Teraz przejdziemy do debaty. Chciałabym teraz podziękować za przybycie panu Andrzeju Olechowskiemu. Jeszcze zanim przejdziemy do debaty, chciałabym krótko przedstawić takie zasady, do których chciałabym, żeby wszyscy je przestrzegali. Między innymi nie wolno personalnie ubliżać w jakikolwiek sposób uczestnikom debaty, a także widowni. Publiczność będzie miała możliwość zadawania pytań. Czas odpowiedzi na zadawane pytania nie może przekraczać 5 minut. Goście mogą wypowiadać się, pytanie zadane jest do innej osoby, po wysłuchaniu jej odpowiedzi. Uczestnicy powinni trzymać się tematu debaty. I tutaj specjalna prośba, goście nie mogą przedstawiać programów wyborczych oraz mówić o przebiegu kampanii wyborczej. Także prosiłabym publiczność, żeby na ten temat nie wchodzić. Oraz i już taki ostatni punkt, nieprzestrzeganie tych punktów, które wymieniłam po 3-krotnym upomnieniu powoduje, że automatycznie zostaje się wykluczony i wyproszony z debaty. Zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego i pan Janusz Korwin-Mikke, polityk, publicysta, lider partii konserwatywno-liberalnych, prezes partii Wolność i Praworządność. I teraz przechodzimy do meritum, czyli do naszego pytania w debacie. Czy siła kapitału intelektualnego tkwi w oficjalnym systemie oświaty, czy indywidualne inwestycje w wiedzę? I prosiłabym najpierw o wypowiedzenie się pana Andrzeja Olechowskiego. Dzień dobry. Ja pod groźbą wykluczenia z debaty zacznę nie na temat, to gratulacji dla wszystkich panów, to wspaniałych 11. I powiedzenie, że nie zgadzam się z panią dziekan, kiedy mówiła, że to była gra. Ja mam nadzieję, że to było po prostu, to była dobra praktyka, dobre wprowadzenie do dorosłego życia, że panowie, tak jak wszyscy państwo, staniecie się takimi samymi oszczędzającymi, jak ludzie w zaawansowanych gospodarkach, to znaczy w waszych portfelach później oszczędności, których życzę bardzo dużo, dominować będą papiery wartościowe i osobiste strategie inwestycyjne, a nie najmniej korzystna z wszystkich po prostu lokata pieniężna, która dzisiaj dominuje w polskich portfelach. Pytanie, jak rozumiem, zadane w tej debacie jest takie, czy indywidualne mistrzostwo, czy zespołowy wysiłek? Czy innowacyjność, czy kapitał intelektualny potrzebny w kraju powinien być gromadzony przez indywidualne osoby w procesie na przykład właśnie lifelong learning, czy też mówimy o jakimś szerszym procesie społecznym? Otóż moje rozumienie historii mówi, że to jest proces społeczny przede wszystkim. Że nie tyle indywidualne mistrzostwo, co zespół, co warunki, co proces właśnie obejmujący całe społeczeństwo. Mam takie dwa przykłady, które sobie wynotowałem, żeby nie pomylić nazwisk ani dat, bo to jest ważne. Jak wiemy, my łączymy wynalazki na świecie z pojedynczymi nazwiskami. I tak nam w powierzchownym takim oglądzie wydaje się, że proces innowacji przez okres naszej historii składał się z genialnych wynalazców. No a okazuje się, że jest jednakże zupełnie inaczej. James Watt, który
rzekomo wpadł na pomysł silnika falowego, obserwując czajnik z gotującą się wodą na herbatę. Tego się uczą dzieci w szkołach. W rzeczywistości udoskonalił silnik, który został stworzony 57 lat wcześniej przez Thomasa Newcomena. Z kolei Newcomen udoskonalił silnik opatentowany w 1698 roku przez innego Anglika, Thomasa Sewera. Ten posługiwał się planem stworzonym około 1680 roku przez Francuza Denisa Papin, który wykorzystał pomysły holenderskiego naukowca Christiana Huygensa itd., itd. Czyli silnik parowy tworzył nam się na przestrzeni 200 lat i tworzył nam się wysiłkiem wielu osób i również sprzyjających warunków zewnętrznych. Te warunki muszą być, żeby rzeczywiście proces innowacji posuwał się do przodu. Około 1543 roku Japonia produkowała strzelby. W 1600 roku miała najlepsze strzelby na świecie. No, na ile się daje nam dzisiaj porównać. W roku 1850 roku Japonii prawie strzelb już nie było. Zostały wyeliminowane z powodu zupełnie innych politycznych, nie zakazu noszenia broni. A bez sprzyjających warunków społecznych, bez procesu, w tym wydaniu, dobrego procesu edukacji, nie będzie procesu akumulacji wiedzy potrzebnego do tego, żeby społeczeństwo było innowacyjne, żeby gospodarka była innowacyjna i żeby mogła rzeczywiście być konkurencyjna w świecie. Tyle mojej wypowiedzi wstępnych, rozumiem, jakie warunki teraz muszą być spełnione, żeby kraj był innowacyjny, żeby rzeczywiście ten proces innowacji mógł się posuwać do przodu, w jaki sposób pokaże nam się w tej dyskusji. Dziękuję. A teraz byśmy poprosili o zabranie głosu pana Janusza Korwin-Mikke. Z przyjemnością słuchałem tego, co mówił pan profesor. Drobną korektę. Rzeczywiście prawdą jest, że Jakub Łot nie wymyślił silnika parowego, bo nikt o tym nigdy nie posądzał. Wymyślił regulator Łota. Silnik parowy wymyślali zupełnie inni ludzie i można podać się, szukać wstecz do momentu Herona, prawda, który tam był 10 lat przed naszą erą. Także imymy silnika z regulatorem Łota. Jednak wymyślił sam, regulatora Łota nie można, to jest stopniowo, no to trzeba było tak powiem, wpaść na to od razu przez obserwację. Nie na uczelni, a rzeczywiście robił to na podstawie tam własnych doświadczeń. Tacy ludzie, no, jak powiedzmy twórcy Apple'a, czy twórcy Sana, czy Edison, prawda, to są ludzie, którzy opuścili szkołę na różnym etapie, rzucając studia, zakładając swoje firmy. No Edison rzucił studia w lat 9 przy Bosymany. Odpowiedział dużo wynalazków. Problem bowiem polega na tym, że na uczelni uczycie się wiedzy, którą piszą 50-letni faceci, 40-letni faceci, na podstawie tego, co się uczyli, jak byli w waszym wieku. Z reguły trochę odobocześnionej, w wyniku czego na uczelni dostajecie wiedzę przed co najmniej 20 lat. Natomiast w internecie dostajecie wiedzę przed 30 sekund, jeżeli tam dobrze pójdzie. I dlatego indywidualne kształcenie samodzielne, umiejętność szukania informacji w internecie, bo jest fałszywych oczywiście, no, jest sprawą podstawową. Dlatego bym kładł zdecydowany nacisk na właśnie samodzielność kształcenia się, co oczywiście nie znaczy, że nauka szkodzi. To jest nieprawda, są ludzie bardzo odporni na naukę, którym uda się skończyć uczelnię, a mimo to nie straci się dość spojrzenia. Oczywiście, że człowiek, który był lat temu 70, uczony jak wygląda samolot, bo miał trudności z myśleniem samolotu odrzutowego, bo zawsze starał się gdzieś miło umieścić, prawda? I
i to mu przeszkadzała ta wiedza, którą miał, miesioną w uczelni, ale jest bardzo wiele osób podobnych na to,